bardzo interesujący skuter. A jakby tak z nim zrobić jakąś animację na kanał, to jest dobry pomysł. Fajny skuter. Idealny do zabawy. Wypadałoby zrobić jakąś recenzję na kanał. Odłożę i jak będzie czas, to właśnie się tym zajmę. O ja, ale super zestaw. Muszę go natychmiast otworzyć. Taśmy są takie archiwalne. Ojeju, muszę natychmiast nagrać recenzję tych rzeczy. Ile z tego będzie wyświetleń? Nie, to jest niewyobrażalne, że jakiś sklep sprzedaje jeszcze takie archiwalne rzeczy. Po prostu rewelacja. Ja się pytam, dlaczego w sklepach są takie stare Lego? Przecież wiadomo, że czym nowsze Lego, tym lepiej. Otworzę, bo zawsze są klocki. Ale ja się pytam, po co? Zajrzyjmy może do mojej szufladki. Co my tam mamy? Statyw, naklejki formatu dużego, naklejki formatu małego, moje wlepki. A tutaj jakieś rzeczy ze spotkań. Mamy od Klockozaura, coś tam od Klockopedii, od Maćka, od Abakusa. No, sporo tego jest. Lecz nadal będę się bogacił w swoje trafy z Lekotuba. Zajrzyjmy może do mojej klockowej szufladki. Co my tu mamy? Jakieś amikowskie pozycje. Mamy też Bilki Mini. Troszkę woreczków po polibagach. I jakieś klocuszki. Widzę tutaj Brickheadsa, kurczaczka. Cały czas jednak będę uzupełniał swoją kolekcję klocków.